Zaczęło się od tego, że w domu miałem kamerkę GoPro i pomyślałem, że warto by ją przynieść tutaj do pracy i za zgodą komendanta coś nakręcić właśnie z perspektywy wzroku strażaka. No i później te materiały, które po akcji nakręciliśmy, przeglądaliśmy w celach takich szkoleniowych, żeby zobaczyć, czy coś przy danym zdarzeniu można było zrobić lepiej, żeby na przyszłość jakieś wnioski wyciągnąć. No i te materiały gromadziliśmy na dysku, aż w końcu jakoś zrodził się pomysł, żeby to stworzyć taki krótki film i pokazać społeczeństwu, na czym nasza praca polega. Pierwszy film trafił do sieci i stał się furorą. Tak jak pani mówi, właśnie miał tam dużo wyświetleń. Kolejne filmy również goniły ten pierwszy. Także myślę, że wydźwięk tego całego filmu, tej całej akcji jest pozytywny. No właśnie, mamy już 3 takie produkcje. Tak, teraz właśnie wydaliśmy 3 film, który też tam powoli rośnie ta popularność tego filmu, gdzieś tam się pojawia na różnych portalach. No i myślę, że będą również kolejne. Można powiedzieć o tym, że jeden film to tak naprawdę przegląd waszych rocznych działań, tak? Bo z taką częstotliwością mniej więcej one się pojawiają. Tak, dokładnie. W tym roku wydaliśmy film, w którym są tylko i wyłącznie akcje z 2016 roku. Co więc możemy tam zobaczyć, co widzowie mogą oglądać na tym właśnie filmie, na tej krótkiej produkcji? No, czyli wszystko to, przy czym my pracowaliśmy, począwszy od wypadków drogowych, pożarów, jakichś również miejscowych zagrożeń, typu na przykład kotki na drzewach, to również tam się zdarzało. I widać też akcję, gdzie wyciągaliśmy z komory silnika kotki właśnie, które się niedawno urodziły. A proszę nam powiedzieć, kto najczęściej jest operatorem tej kamery GoPro? No to zwykle ja mam ją na hełmie, ale koledzy również mają takie zaczepy na swoich hełmach, gdzie mogą, jak mnie nie ma w pracy, tą kamerę przyczepić i również nagrywać. A kto zajmuje się montażem produkcji? Również ja się zajmuję montażem tego. Możemy się spodziewać kolejnych produkcji? Na pewno. Jak nazbieramy materiał w tym roku 2017, to na początku 2018 na pewno znowu się kolejny film pojawi. Watch you rise, watch you fall. Watch you lose your control. Watch you rise, watch you fall.